Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was filmik o wszystkich ukrytych światach, parcelach w The Sims 4. Jeśli jesteście ciekawi, co trzeba zrobić, by się do nich dostać, to zapraszam do oglądania. Zacznijmy od leśnej polany wierzbowej zatoczce. Najpierw trzeba się udać do dzielnicy Foundry Cove. I jak już tam jesteście, klikamy na drzewo i na początku mamy opcję obejrzyj, a z czasem dochodzą interakcje takie jak podlej, pochwaliście, rozmawiaj o naturze, aż na końcu mamy opcję zbadaj. Klikamy w nią, nasz sim wchodzi do środka, a później wybieramy opcję idź za dźwiękiem, później idź z nurtem strumienia, wejdź w mgłę, idź na polanę i OK. W ten sposób nasz sim pojawia się na leśnej polanie, która jest utrzymana we wiecznym zmierzchu. Jest tutaj bardzo bajkowo i osobiście myślę, że to najładniejszy taki ukryty świat. Znajdziecie tutaj różne obiekty kolekcjonerskie, takie jak nowe rośliny, nowe gatunki żaby, ryby, które tylko tutaj wyłowicie, jak na przykład rybę tęczową. Możecie trafić też na jagodę krowokwiatu czy lalkę wudu. Ciekawostką jest to, że wampiry są w tym miejscu odporne na promienie słoneczne. Dziwne jest to, że również możecie spojrzeć na tak, widzicie takie czerwone oczy, które patrzą się cały czas na waszego sima i was obserwują. Aby wrócić do domu, klikacie na drzewo i wybieracie opcję idź do domu. Kiedy już raz odblokujecie wejście, to nie musicie już wykonywać ponownie tych czynności, aby je znowu odblokować. Ja akurat miałam tą opcję wcześniej, bo już byłam wcześniej w tym miejscu. Następny świat znajduje się w Oazie Zdrój i nazywa się Zapomniana Grota. Znajduje się ona niedaleko domu Landgrabów, a mówiąc dokładnie to za nim. Aby się tam dostać, musicie mieć 10 poziom majsterkowania. Jeśli nie chcecie wbijać umiejętności, możecie oczywiście użyć kodu. Jak już macie osiągnięty ten poziom umiejętności, to wybijacie wejście, a następnie wybieracie opcję zbadaj. Później wybieracie opcję idź szeroką ścieżką, użyj drabiny, wejdź na półkę, wejdź do groty i OK. Na tym świecie znajdziecie różne rośliny, na przykład cebulę, żaby, a możecie wyłowić rybę nietoperza. Również sim może wyłowić eliksir życia, także warto o tym pamiętać. Znajduje się tu również toaleta, więc sim będzie mógł załatwić sobie swoją potrzebę. Cały świat ma wygląd opuszczonej kopalni z jeziorem, na które padają promienie słoneczne. Również możemy widzieć różne kryształy, które połyskują na fioletowo-różowo-biały kolor. Też muszę przyznać, że to jest dosyć ładnie. Teraz pierwsza parcela z rozszerzenia, a mianowicie głęboki las, który znajduje się w granitowych kaskadach z pakietu rozgrywki Ucieczka w plener. Zaczynamy od wyjazdu na urlop w te rejony, potem podróżujecie do Parku Narodowego, jak ekran ładowania zniknie, to obracacie kamerę o 180 stopni i idziecie prosto tą kamerą, aż zobaczycie takie wejście otoczone patykami i klikacie zbadaj, a potem idź naprzód, przejdź przez pajęczynę, zostaw obiekt, idź w stronę sima i OK. Spotkacie tutaj sima pustelnika, który w każdym sejwie wygląda inaczej. Tutaj akurat miałam kobietę, może być u kogoś innego już mężczyzna. Możecie z nim porozmawiać, zaprzyjaźnić się, odwiedzać ją później. Znajdziecie tutaj różne rośliny, jak i ryby, które są tylko gdzieś tu spotykane. Możecie tutaj też piec pianki przy ognisku. No i tak jak mówi nazwa tego świata, to otoczenie wokół lasu, gdzie króluje właśnie natura, idealne miejsce do odpoczynku dla naszych simów. Six Sams z dodatku Witaj w pracy. Są dwa sposoby dostania się na ten świat. Pierwszy jest możliwy poprzez karierę naukowca. Gdy osiągniecie 10 poziom tej kariery, możecie ulepszyć generator hiperprzestrzeni i w ten sposób dostać się na tą parcelę. Ale to trwa dosyć długo, wiecie, wspięcie się na ten szczyt i jest to dosyć męczące. Ja Wam pokażę drugi sposób, który jest szybszy od pierwszego, ale za to kosztuje trochę smolonów.
Budujecie rakietę, a kiedy osiągniecie maksymalną umiejętność nauk kosmicznych, pojawia się opcja ulepszenia montażu generatora tuneru hiperprzestrzennego za 1000 simoleonów. Klikamy w to. Gdy zamontujecie to, wybieracie opcję podróżuj przez tunel hiperprzestrzeni i trafiacie na Sixam. Znajdziecie tutaj unikalne rośliny czy minerały. No i oczywiście spotkacie tutaj kosmitów, z którymi się możecie zaprzyjaźniać. I po prostu, wiecie, możecie mieć właśnie takich innych przyjaciół. Innych oczywiście nie oznacza, że gorsza, po prostu, wiecie, kosmitów zawsze to jest, wiecie, jakaś ulepszenie, urozmaicenie do rozgrywki. Patrząc na ten świat, od razu można powiedzieć, że to nie jest jakaś zwykła, wiecie, parcela, tylko domyśli się, że to właśnie jest ta planeta kosmitów, bo jest tu tak, no, najzwyczajniej kosmicznie, nie? No, sami widzicie te grzybki, te drzewa, te kolory, coś tam się podświetla, coś wspaniałego. I jak wracamy do domu, to tylko klikamy na ten portal i już jesteśmy w domku. Ostatni świat to Kraina Magii w mieście Glimbrook. Z pakietu rozgrywki Kraina Magii. Wystarczy pojechać do tego miasta i kliknąć na parcelę, a potem kierujecie się wzdłuż rzeki, tutaj tą ścieżką, aż zobaczycie portal. Klikacie na niego i wybieracie opcję podróżuj do świata magii, a potem przejdź przez portal. Teraz jesteście w nowym świecie, który jest imponujący. Możecie tutaj spotkać innych czarowników, czy poćwiczyć magię. Jest to po prostu raj właśnie dla czarodziei i naprawdę jestem do tej pory zaskoczona tym, jak jej tutaj dopracowała wszystko ładnie. Z tego głównego miejsca możecie przejść do ogrodów, w którym Sim może sobie spokojnie wypocząć i, o, jak widzicie, nawet mamy węża. I powiem wam, że to jest miejsce, o którym ja zapominam. Naprawdę, ja zapominam, że my mamy tutaj właśnie takie pole do obopisu, że tak powiem, jeśli chodzi tutaj o to miejsce, bo za chwilę pokażę wam dwa poprzednie, a to jest naprawdę wspaniałe po prostu, nie? Przyznajcie sami, możecie sobie połowić ryby, poszukać żabek. No i teraz mamy arenę pojedynków, gdzie właśnie możecie stoczyć jakieś magiczne bitwy z innymi czarodziejami, ale oczywiście nie tylko to, ale to jest takie, wiecie, główne zadanie tej parceli. I ostatnia część tego świata, czyli Aleja Magów, gdzie tutaj możecie kupić jakieś różdżki, miotły czy chowańce i inne takie rzeczy. No ogólnie, wiecie, to jest po prostu takie miejsce, gdzie wszyscy czarodzieje mogą sobie po prostu pokupywać te niezbędne rzeczy, które im się, wiecie, przydadzą do po prostu czarowania, nie? To by było wszystko ode mnie w tym filmiku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Piszcie koniecznie, czy wam jakoś pomogłem, czy na przykład nie wiedzieliście, że który świat istnieje, albo coś takiego. Jest o tego bardzo ciekawe. Jeśli macie również pomysły na jakie filmy z takiej serii, właśnie wszystko, coś tam, by mogła jeszcze nagrać, to piszcie koniecznie. Zapraszam was również na mojego Twittera. Oczywiście link w opisie do subskrypcji, do komentarza, po prostu stawienia lajka. Także co, do usłyszenia i do następnego. Pa, pa!